Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie unboxingu paczek z koszykarskiej serii Upper Deck MVP sezon 2008-2009. Część czwarta. Otwieramy trzy paki tradycyjnie. Raz, dwa, trzy. I sprawdzamy, co w środku. Idziemy od lewej. Czas start. Oczywiście zapraszam na bloga wszystkich tych, którzy go jeszcze nie odwiedzili, wszystkich, którzy odwiedzają raz na jakiś czas. Mam nadzieję, że się podoba i że kilku ciekawych rzeczy się z tego bloga dowiadujecie. Ok. Pierwsza karta to base Rajon Rondo. Jeszcze w barwach Bostonu, obecnie w Sacramento Kings. Dalej Anderson Varejao, jeszcze w Cavs, dzisiaj w Golden State Warriors. I dalej Bostian Nachbar, Nets. I karta rookie Celtics Bill Walker. To jest gracz z bardzo odległego miejsca, wydraftowany, 47. Ale karta idzie na bok. Mam nadzieję, że wśród rookie trafi mi się numer 1, czyli wówczas Derrick Rose, rozgrywający Chicago Bulls. Amare Stoudemire, Phoenix, Brad Miller, Sacramento, Team MVP. Dwayne Wade, bardzo fajnie, gracz świetny, mistrz NBA. I Brandon Haywood. Paka numer 1 za nami, jedna karta rookie, jedna karta Team MVP. Zobaczymy, co w kolejnej. Oby coś ciekawego, być może, kto wie. Ok. Jason Kidd, Dallas. Jalen Wright, Corey Brewer i Kobe Bryant, insert MVP 2008. Tak wygląda z tyłu, z meczu z Dallas Mavericks. MVP, Team MVP, Chris Kaman, LA Clippers. I dalej John Salmons, Kevin Martin i Steve Nash. Fantastyczny gracz w Suns, grał z Gortatem. I ostatnia paka w tej części. Zobaczymy, co tym razem. Nic grubego nie ma, więc pewnie będą inserty, może jakieś fajne ruki. Al Thornton, Clippers. Carmelo Anthony, jeszcze w Denver. Chris Kaman, też LA Clippers. I MVP Legends John Stockton. Fajnie. Parę tych legend już wpadło. Czekam na Jordana. W tych paczkach jest Jordan. Panini nie ma praw do Michaela, natomiast w Upper Decku Jordany się trafiają. I może też im nam wpadnie, kto wie. Richard Jefferson, Ultimate Victory. Tu jest Kate Bogans i kolejny Team MVP Al Jefferson. Tu był Richard, a tu Al. Ok, i Michael Finlay. Reasumując, z kolejnych trzech paczek mamy tyle bazówek. Inserty Team MVP po kolei. Jeden Dwayne Wade, drugi Chris Kaman i Al Jefferson, czyli trzy razy Team MVP, Ultimate Victory, Kobe Bryant, karta rookie i John Stockton na legendzie. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejny, piąty już. I do zobaczenia, do poczytania na blogu, adres tutaj w lewym dolnym rogu. Pozdrawiam
i cześć.